Dzisiaj idziemy na trekking, żeby pokazać wam dziką stronę okolic Puerto de la Cruz, o której wspominaliśmy na poprzednim filmiku. No i naszym punktem docelowym będzie dzisiaj Rambla de Castro. Ale przed wycieczką, żeby mieć siły, najpierw śniadanie. Zamówiliśmy sobie właśnie dwie kawy i zawsze zachęcam, że jak jesteście w Hiszpanii, żeby zamówić sobie takie bardziej hiszpańskie kawy. I na przykład Kuba zamówił sobie cortado, to jest kawa, gdzie jest espresso, mleko i ona jest ogólnie taka bardzo słodka. A moja kawa nazywa się Barraquito i to jest taka typowa kanaryjska kawa, której raczej w innych częściach Hiszpanii nie ma. Na dole jest mleko skondensowane i później znowu espresso z dużą ilością mleka. Także te kawy są bardzo dobre i mówię, zachęcam, żebyście ich spróbowali też na kanale. W Hiszpanii generalnie ludzie wolą przychodzić na kawę i na śniadanie raczej do takich miejsc, w których byliśmy przed chwilą, i takie zachodnie sieciówki typu Starbucks w ogóle tutaj się nie przyjęły. Spójrzcie w ogóle, w jakim starym i pięknym budynku jest ten Starbucks, i pomimo tego, że jest w jednym z najbardziej zabytkowych budynków w całym Puerto, tam praktycznie nigdy nikogo nie ma. Ten Starbucks i w ogóle te takie zachodnie różne kawiarnie, one są zawsze bardzo wymuskane, ale w Hiszpanii tak naprawdę zasada jest taka, że im bardziej obskurne i paskudne miejsce, tym lepsze tam jest jedzenie i tym lepsza jest kawa. I hiszpański styl raczej nie zakłada takich bardzo ładnych miejsc, dlatego nie zrażajcie się czasami wyglądem różnych kawiarni. Czasami jak idzie się ulicami Puerto, to można spotkać tutaj lokalnych piratów. Na przykład można ich rozpoznać głównie po tym, że mają papugę na lewym ramieniu. Uprzedzając wszystkie pytania o pogodę, to tak, jest grudzień i tak, mamy 30 stopni. Dobra, jesteśmy na miejscu, idziemy na dół szlakiem w stronę Mirador de San Pedro. Właśnie w ten sposób wyglądają najbardziej dzikie plaże w Puerto. Znaleźliśmy lapas, czyli owoce morza, które je się tutaj lokalnie. Niedawno nawet jedliśmy je sami w restauracji, tylko takie trochę większe. Tam na dole jest mega fajnie, tylko że jak się przechodzi po tych kamieniach, to strasznie ślisko i też słychać taki dziwny dźwięk, jak morze przesuwa te kamienie w stronę brzegu. Jak wchodzicie do góry z tej plaży, to tutaj jest tak mega gęsto, tak mega zielono. Taka mała dżungla jest tutaj, fajnie się bardzo wchodzi. A później wchodzicie na takie klimatyczne ścieżki, które ciągną się serpentynami aż na samą górę. Skończyliśmy pierwszy kawałek trasy, mega fajny. I teraz, żeby przejść do dalszej części tej ścieżki, musimy przejść przez takie malutkie miasteczko. To jest bardzo ładne, bo wszystkie domy są pomalowane na biało, jest taka kompletna cisza tutaj. Większość miasteczek na Teneryfie jest położonych właśnie tak jak tutaj to, czyli w takich górach. I jak to jest, zobaczcie, jak to jest w ogóle stromo i jakim trzeba być mistrzem parkowania, żeby parkować tak jak oni. Czasami jest cała kolumna samochodów i oni potrafią wjechać pomiędzy samochody i tam jakoś się zmieścić, a potem ruszyć. Ja nie wiem, jak oni to robią. No, takim widoczkiem z domu to mnie pogardził. No i jesteśmy na drugim odcinku naszej trasy. Przeszliśmy już przez tamto miasteczko i tu już jest fajnie o tyle, że jest taka bardzo ładna, zadbana ścieżka.
ale później też będą takie bardziej dzikie fragmenty i fajne jest to, że widzimy z góry morze, no naprawdę widoki są przepiękne. Jedną z najciekawszych atrakcji na tej trasie jest budynek, który widzicie na dole, czyli stary opuszczony klasztor. Wyobraźcie sobie, jak niesamowicie ciężko musiało być wybudować ten budynek. Dzisiaj już tam raczej nie wyjdziemy, bo kończą nam się godziny słoneczne, a jeszcze mamy spory fragment drogi przed nami, ale myślę, że kiedyś zrobimy osobny film, jak schodzimy do tego klasztoru. Na tym moście jest jeszcze lepszy widok niż tam. Wcześniej widzieliśmy ten park tylko z góry, z autobusu i nie wiedzieliśmy, że tu jest tak fajnie. Także naprawdę polecamy się przejść tą trasą od klasztoru aż tutaj, bo naprawdę jest prześlicznie. Z tych ścieżek dosłownie wylewa się zieleń wszędzie, ale zobaczcie na te chmury nade mną, co się dzieje teraz. Jakie gęste chmury zeszły z gór. Przez te chmury już pewnie za dużo nie ponagrywamy, ale ta przyroda tutaj po prostu powala. Tak się wkręciliśmy w chodzenie po tych ścieżkach tutaj, że się okazało, że jesteśmy właśnie w samym środku Rambla de Castro i to właśnie tutaj mieliśmy dojść. Po przejściu całej trasy doszliśmy do wniosku, że dużo lepiej byłoby zacząć cały ten trekking w tym miejscu, czyli w Rambla de Castro i wrócić stąd aż do Puerto. Dlatego jeżeli sami chcielibyście przejść tą samą trasę, którą my przeszliśmy dzisiaj, polecamy najpierw dojechać do miejscowości Rambla de Castro i później przejść po prostu pieszo całą tą drogę stąd aż do Puerto de la Cruz. A tymczasem kończymy naszego vloga i mamy nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w następnym odcinku.